Cześć, dzień dobry, Siwy Fedor z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym dniu, niedziela, pada deszcz, plus 2, plus 3 stopnie, ale co my robimy? Jedziemy na lód. Byliśmy wczoraj, będziemy i dzisiaj. Wydaje mi się, no w nocy było 0 plus 1, a dzisiaj taka dodatnia letnia temperatura, to też nie jest tak, że ten lód od razu topnieje. On potrzebuje na to wszystko czasu, ale wiadomo, trzeba zachować ostrożność. Umówiliśmy się ekipą. Będę w końcu też łowić z Grzesiem Bartosiewiczem. Dawno razem nie łowiliśmy, bardzo się lubimy i będzie na pewno to bardzo miły dzień. Nawet deszcz nam nie przeszkodzi, w razie czego Grzesiu wziął parasole i wbijemy w lód i też będziemy siedzieć takie za sobą świry, można powiedzieć. No dobrze, dzisiaj taktyka nieco chyba inna niż wczoraj, bo wczoraj było takie, wiecie, rozeznanie, żeby cokolwiek wzięło, żeby się pobawić, tak? Czyli były i jazgarze, i okonie, i płocie. Największy okoń 23 cm u mnie wpadł, więc bardzo z tego powodu się cieszyłem, bo już naprawdę fajna walka na takiej, wiecie, podlodowej wędce, na mormyszkę. Ja łowię na wędce z kołowrotkiem. Wziąłem jeszcze jedną dodatkową wędkę dla chemika, bo chemik ma chyba przyjechać, więc poprosił mnie, czy mu nie pożyczę. Oczywiście nie ma kłopotu. Mam trzy wędki, dwie z mormyszką, jedną pod lodówkę. Wczoraj przyszedł na chwilę, zaraził się, no i dzisiaj już będzie, można powiedzieć, z nami. Do tego, co chciałem jeszcze powiedzieć a propos tej taktyki. Chyba, albo może i nawet na pewno nie będę używać Jokersa, ponieważ ile na moście milenijnym? 1,6 stopnia na plusie. Przy ziemi zawsze troszeczkę chłodnie, więc myślę, że 1, 2, 1. Nie będę używać Jokersa, ponieważ ostatnio na barkach ten Jokers nie grał jakiejś takiej super roli, a też coraz więcej kolegów udowodniło, że jeszcze jak nie było lodu, złowili leszcze, połowili leszcze na samą czystą spożywkę z pinką. To tak bardzo prosto, bardzo standardowo i też dzisiaj będziemy chcieli uskutecznić takie łowienie na barkach. Tylko, że nie będziemy teoretycznie mogli pójść za daleko, na zasadzie bliżej troszeczkę tam, nie wiem, 40 metra, czy będziemy mogli tam pójść, tylko że niesamowicie wieje, ale jest wiatr zachodni, więc jeżeli będziemy siedzieć tak jak wczoraj bliżej skarpy, bliżej larsenów, ta skarpa nas będzie ochraniać i będziemy siedzieć jak w raju, można powiedzieć, jeżeli można to mówić o raju, ale jeżeli się wysuniemy, ja się jeszcze jak się wysuwałem na 30 metrów powyżej, to już ten wiatr był bardzo, bardzo dokuczliwy, a tam też już jest bardzo głęboko, więc opuszczanie tego zestawu, jakie mam jeszcze tą starą, może być wędkę, starą żyłkę, to jest wszystko mniej czułe niż u Jacka, to muszę wypuszczać sobie tą żyłkę z ręki. U Jacka tylko otworzyłem kabłączek i to wszystko, można powiedzieć, samo spadało na dół, ale też mi troszeczkę cięższą mormyszkę, więc też na to trzeba brać poprawkę. No dobrze, chyba tyle, nagadałem się, ale chciałem wam zobrazować sytuację, jak dzisiaj to będzie wyglądać. Ja chyba będę tak, dwie dziurki sobie wywiercę, na jedną będę łowić na spławik, Boże, na jedną będę łowić na mormyszkę, a drugą wędkę będę trzymać tak, można powiedzieć, typowo lekko gruntowo, też na mormyszkę, ale lekko na dnę, niech to sobie po prostu stoi. Tam się zanęci, niech to sobie stoi i tyle. Tak jakbyśmy mówili, praktycznie można powiedzieć na federa, tak? Tylko na mormyszce będą podpięte przykładowo pinki. I zobaczymy, będę tu patrzeć i tu, bo z tego co się dowiedziałem, na dwie wędki wolno łowić. Ja się nie znam zbytnio, bo jak wiecie, ja wszędzie łowię na jedną, ryby wypuszczam, więc ja ten regulamin tak naprawdę mam poniekąd gdzieś, ponieważ no jestem taki, wiecie, jak oglądacie, to wiecie. Dobra, niech więcej nie gadam. Jest 7:27, umówiliśmy się za 3 minuty nad wodą, na miejscu zbiórki. Bawimy się, yo! Zobaczcie ile jest wody na lodzie. Normalnie wygląda to tak, jakby była woda i małe kry były, nie? No, ale wylało, bo padało. Padał deszcz w nocy rano i po prostu wylała trochę woda. No, zobaczymy. Jest Grzesiu! Za szybko to idzie. Tak, zrób takie dziury, żeby było dobrze. Ale tutaj to wieje. Po wczorajszym nęceniu weszły. Ale patrz, są w toni.
No, nie wiem na ile to jest... Prawda? Prawda, tak, bo nie umiem na ten tryb podwodowy przełączyć, no ale coś tam chyba jest, coś tam pływa. B do ryby. Ja zgarzę jak wczoraj. Grzesiu tu dzisiaj liczy na leszcza. Tak jest. Więc leszczowe podejście. To co, zaczynamy. Zobaczcie, jakie łuski na wodzie. Ale 8-10 cm ma lód, więc spoko. Najpierw to zaczniemy sobie od kawki. Ups. Grzesiu. Flagman. Dwa w jednym. Dobra, moi drodzy, taktyka jest prosta, złowić rybę. A tak serio to dobra. Tu będzie dziura, którą będę się bawić, można powiedzieć, z mormyszką. Chyba można łowić na dwie wędki. Takie mam wrażenie. Tylko nie wolno tak samo, chyba że wiesz, masz tu błystkę, a tutaj obok ten, nie? A będzie tak. Tu mam taką mormyszkę pomarańczową, bo założymy sobie, będzie po prostu moczyć, tak, na dole będzie się, będę patrzeć na kiwok, jeżeli kiwok będzie dogorywać, wtedy będziemy ciąć i tu sobie założymy pinkę. Tu mamy mormyszkę fluo, założymy czerwoną pinkę, no, przykładowo, nie wiem, założymy białą pinkę. Na razie tak spokojnie. Dzisiaj bardziej stacjonarnie, mniej będziemy chodzić. Będziemy pracować na ten. Chociaż wczoraj z tej dziury wyciągnąłem pod koniec, tylko tutaj jokersem było nęcone, to pod koniec tutaj wyciągnąłem 5. Jest garzy z rzędu. Tu jest dosyć głęboko, dosyć długo opuszczałem zestaw. I tylko dotykało dna, trochę podciągałem do góry, od razu był jazgarz. Ale też tu miałem dwie, te, jak to się mówi, dwie płotki. O, no i spokoj, to sobie zajdzie. A, jeszcze muszę tu kowrotek odkręcić. Wędka Mikado, Grzesiu. Mikado. Perfekcyjnie. To będzie łowna. Na pewno. Jeszcze tylko trochę zmienię kąt siedzenia zaraz, bo... To będzie Mikado kontra samochód, tak? Kontra te. Handmade. Tak. O. I to sobie będzie... Olech przyjechał. Olech przyjechał, Mariusz z Barbusa. Nie wiem, czy na dnie? Myślisz, czy lekko nad dnem? Ja na spławik robię na dnie. Na dnie. Tak, totalnie na dnie. Czyli
jedną trzecinę położyłem na dno, nie? Czyli z połowiczek ci będzie wystawać lekko. Leciutko. Rozumiem. No tak, mistrz koła tutaj koło nas siedzi. Mistrz koła Bierutów, dobrze mówię? Tak jest. No. A to, moi drodzy, będziemy tak jak wczoraj się bawić. Czyli tutaj sobie założymy na początek ochotkę. Tu liczę na leszcza. Przyznam się, że liczę na leszcza. Ale jak nie będzie, to nie będzie, nic się nie wydarzy. Cześć, cześć! Zaczynamy! Cześć. Panie Mariuszu, chcemy łowić! Dobra, dobra. Ha, 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 ha. A jak? Tu nie ma miękkiej gry. Ja zgasz na 5 cm będzie. A, okonik. Nie ma to jak zanęcić sobie bez jokersa, nie? Opa. Jak Grzegorz byś chciał na lekcję pod lodówki, to zapraszam, nie? Zauważyć, że tam jest pierzch, nie? Nie? Jak będę miał tego leszcza, który mi się dużo nie będzie mieścił, to przyjdziesz, dobra? Dobra. O, coś pada, jakiś grat. 5-6? No. Nie, 6,5. 6,5, no. 6,5, no. Głęboko. Pan poruszę tą mormyszką. Powinno być widać, popatrz. Widać jak mormyszką. No. Serio? No. Tak. Każdą rybę wszystko widać. A rybki sam? Nie ma. Nie ma. Pa, jaki grat pada. Pa, się nie rusza. Nie rusza, pa. A teraz muszę ruszam. Teraz muszę być. Włączyć nagrywanie? Jest nagrywanie włączone. Chyba, zobacz, leci. Teraz nie widać. Teraz nie widzę. Może za wysoko. Dobra, to obniżę, daję do dołu. No, całkiem do dołu. Dołu i teraz podwyższam. Ale to no i w jednym i teraz. Widać. Nie ma nic? O, jest. O, złapała tak. Złapała. Jaka rzeźnia się zrobiła. Jakby tu była ryba, to widać było, czasami jak byłem na lodzie, to widziałem jak ta ryba za mormyszką szła. A. Ale tu nie ma na razie ryby. Trzeba poczekać. Pójdę teraz do tej dziury, z której łowiłem wczoraj. Na tę łowną, czyli między tymi larsenami tam. Czekaj, która to była? A ta tu. Kurde, ty, ja nie wiem, czy tu nie będzie za blisko tego. Nie no, wczoraj tu się stało. To dzisiaj chyba też będzie ok. Jest. Jakie dziwiś. Grzesiu. No i jacyś na mormyszkę. Pięknie. Czy on się tu zmieści? Zmieścił się. Jazgasz. Dobrze, pójdę sobie tutaj, bo na tej dziurze, gdzie nęciłem z Grzesiem, no nic się nie dzieje. I tutaj... Kto ma branie? Dobra. Zresztą Grzesiu mówi, że coś się działo. A ta dziura, co wczoraj mi tu dała, tego konia 23. A damy tu z jokersem mieszankę. Tu jest większość zanęty. Tuż z tego złapy.
A u Grzesia jedzie. Ty serio? Gdzie to jest płocz? Drawędkę wciągnie. Patrzcie u Grzeszka jakie branie. I zobaczcie na rubinowe robaki u Grzesia. Powiedziałem, że będzie branie. Grzesiu nagrywa, ja nagrywamy. Dobra, na rubinę. Patrz, patrz na kiwoka. No bije? Pa, pa, pa. Ale nie ma. Mówiłem, że to jest dobra dziura. Jeśli wyznaczna dziura. Pa, jak wam nałodziłeś? Ale nie dobiło. O. Pa, już wolnęło. Pa, ale nie chcę poprawić. Skupienie, opanowanie. Ty no, a jest, ale mały. No właśnie, to takie, o. Ale płotka. Płoteczka. No ale jest jakaś zabawa, nie? Pewnie. Na liczniku do przodu jest. Kurde, feluś bambaraluś. Ty, ale ta jest niezła jak na filarek. O, zobacz, takie płoteczki biorą. Kolega mówi, że był na cegielni na Stabłowicach, przez godzinę miał jedno branie tylko, więc no nie było sensu, chyba żebyśmy zmieniali lokalizację. A już dobiło lekko, przytrzymam. Nic, opuścimy. Dotknęło dna. O, patrzcie jakie było walnięcie. Przytrzymam teraz, zobaczymy czy dobije. Nie, bo to czasami też małe ryby, nie? Grzesiek poszedł. Oj, a tam daleko poszedł na chyba piąty filar. Szukać leszczy. Wyciągniemy, sprawdzimy, bo może już te... A nie, spoko to wygląda. Widzicie? Tak to wygląda. O, taka przynęta. Haczyk bardziej odsłonimy. O. O, jaka fajna. Co wstawienie? Jest mała, to muszą być i duże gdzieś. Dobra, czas sobie zrobić przerwę, idziemy na grilla. Nie ma tu jak grilla na lodzie. Zobaczcie ile ludzi. 1, 2, 3, 4, 5, chyba 6, 7, 8, 9,
pięknie. A i tam jeszcze. Żeby nie było bezalkoholowe. Coś pięknego. Kurde, by zobaczyć samochodów jak na zawodach. Jacek, pożycz namiot! Dzisiaj chyba taki zdecydowanie najlepszy. Te pół godzinki się pobawimy. O, się donęciłem. No ale jak się nie ma nic na haku, to raczej ciężko. Ale walnęło, ale nie ma. Coś pięknego. Ale dogięło, jak dogięło, ale jest ryba, ale mała, ale tak mi przywaliło. Ty jazgasz, ty pierwszy jazgasz z tej dziury, a najlepsze branie. A teraz na ryby pewnie długo nie pojadę, to wezmę tego joka, rozproszę i zamrożę go sobie. Coś się u mnie uspokoiły. No dobrze, ponad 40 ryb dzisiaj, chyba wystarczy. Nie? Co? Mówię, chyba już wystarczy. Tyle ryb się dzisiaj nałowiło. Zabrakło kolosów, ale wybawić się można było, o to chodzi. Nie, no cieszy się, cieszy, że ta ryba jest, nie? Tak. To duże, to wiadomo, że są cwane, mądre, kurki, one tam już nie są takie proste do złowienia. Nie ukrywajmy, barki to też jest strasznie taka już zawodnicza woda się zrobiła, tak? Ale odrę poszerzyli, porozkopowali, ta płoć na pewno stała. Ona kiedyś nie miała wyjścia, musiała tu, bo gdzie by stała? A dwa, że jej wycięli. Zobacz, jak słoneczko jeszcze się ostatnimi, ostatnie, wiesz. Tam by teraz były. No, ostatnie słoneczko się tam pojawia. To dziękujemy, dobranoc, do zobaczenia.